Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Mam zaszczyt powitać państwa na spotkaniu, podczas którego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powoła członków Narodowej Rady Rozwoju, Rady do Spraw Społecznych przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie witam panią Marlenę Maląg, ministra rodziny i polityki społecznej. Witam serdecznie osoby, które zasiądą w Radzie. W uroczystości uczestniczy pan Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kierownictwem Kancelarii. Szanowni państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, powoła członków w skład Narodowej Rady Rozwoju, Rady do Spraw Społecznych przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Do Narodowej Rady Rozwoju, Rady do Spraw Społecznych przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej powołani zostali pan Marek Rymsza na przewodniczącego Rady. Pani Grażyna Ancyparowicz. Pan Piotr Ćwik. Pani Dobroniega Głębocka. Pan Arkadiusz Karwacki. Pan Marek Kośny. Pani Izabela Krasiejko. Pani Barbara Kromolicka. Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Pani Ewa Leś. Pani Paulina Malinowska-Kowalczyk. Pan Bartosz Molik. Pani Zofia Romaszewska.
pani Katarzyna Roszewska. Pan Piotr Szukalski. Pani Gertruda Uścińska. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie minister, panie ministrze, dziękuję państwu. Zapraszam nowo wybranych członków Rady do sali kolumnowej na pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Społecznych z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zaproszonych gości. Dziękuję.